Witam serdecznie, z tej strony Paweł Jakubowski, spacerywirtualne.pl. Zapraszam na serię filmów instruktażowych dotyczących zarządzania zaawansowanymi projektami panoramicznymi, spacerami wirtualnymi za pomocą naszego autorskiego panelu administracyjnego. Stworzyliśmy ten system po to, aby można było zarządzać spacerami wirtualnymi bez znajomości zaawansowanych języków programowania, dlatego ta możliwość jest teraz udostępniona dla każdego, kto jest administratorem. Każdy administrator dostaje link odpowiedni, w którym może się zalogować do strony głównej panelu administracyjnego, a wszystko postaram się opowiedzieć na przykładzie spaceru wirtualnego po powiecie wrocławskim. Bardzo ciekawy, fajny teren, bardzo dużo ładnych panoram, ładnych miejsc. Będzie co pokazywać. Zapraszam serdecznie. Zalogujmy się zatem do panelu administracyjnego i jesteśmy w oknie głównym. Opowiem teraz w tym filmie, co przede wszystkim widzimy w głównym oknie interfejsu, za co odpowiadają poszczególne funkcje, poszczególne ramki. W lewej stronie mamy odnośnik do strony głównej panelu administracyjnego. Gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli, wystarczy kliknąć panel admin 112 i wtedy już wrócimy do tej strony. Tytuł, zarządzanie administratorami, ponieważ ten panel administracyjny ma bardzo dużo funkcji przypisane różnym użytkownikom, edytorom, administratorom, superadministratorom itd., itd. Po lewej stronie widzimy listę wszystkich obiektów, które są w spacerze wirtualnym. Już mówię, co to jest obiekt. Obiekt jest to, na przykładzie spaceru wirtualnego, obiekt jest to miejsce, w którym została wykonana pewna seria panoram należących do tej samej kategorii. Obiekt można również nazwać kategorią. Są to na przykład panoramy z wnętrza jednego kościoła albo z wnętrza muzeum lub szkoły. Są to panoramy zrobione w centrum miasta lub panoramy lotnicze. Ogólnie chodzi o to, że obiektem nazywamy zbiór panoram należących do tej samej kategorii. W tym przypadku jest obiektów 12, ponieważ w 12 miejscach były wykonane panoramy i do każdego obiektu jest przypisana pewna liczba panoram. Od jednej do nieskończoności generalnie. Tak samo jeżeli chodzi o liczbę samych obiektów, może być ich dowolna ilość. Panel administracyjny umożliwia dodawanie obiektów z poziomu superadministratora, dodawanie panoram z poziomu superadministratora. Przejdźmy zatem dalej do omawiania. Pod spodem mamy zarządzanie menu głównym, będziemy to pokazywać w dalszych częściach. Zarządzanie napisami, jest to bardzo ważna funkcja przy dodawaniu języków, ponieważ ten panel umożliwia samodzielne dodawanie języków obcych. Nie trzeba zamawiać serwisu, nie trzeba za to płacić, można tym zarządzać samodzielnie. Zarządzanie językami, czyli bardzo krótko mówiąc, można dodać kilkadziesiąt języków i otworzyć projekt na dosłownie cały świat. Oraz bardzo zaawansowany komponent zarządzania użytkownikami. O tym będziemy mówić najprawdopodobniej w ostatnich seriach filmów. W głównym oknie interfejsu tutaj mamy ramkę, mamy taką tabelę, w której widzimy, są zawarte wszystkie obiekty w tym spacerze wirtualnym. Bardzo łatwo można się połapać, o jaki chodzi. Jest podgląd w postaci miniaturki, nazwa we wszystkich językach, które są dostępne w projekcie na tą chwilę. Nazwy nie są jeszcze wszystkie uzupełnione, one są do uzupełnienia. Liczba panoram, które przypadają na ten obiekt oraz kolumna opcje, w którą będziemy wchodzić za chwilę. W następnym filmie będziemy edytować listę obiektu, będziemy edytować obiekt. Zapraszam zatem serdecznie do oglądania następnego filmu.